Proces uczenia się można zbadać albo w takim długim horyzoncie czasowym, to znaczy jeżeli chce się nauczyć na przykład języka, tak, ma to swoje jakieś tam etapy w ciągu życia, ma oczywiście jakieś tam okno uczenia się języka, później ono się zamyka. W troszeczkę krótszym horyzoncie możemy mówić o powiedzmy 3-miesięcznym etapie przyswajania pewnych nowych wiedzy i umiejętności. Wtedy mówi się najczęściej o takiej pętli learn to master, to znaczy przyswajam pewną nową wiedzę w oparciu o tę wiedzę, sprawdzam je w praktyce i utrwalam jakimiś testami. Także to już troszeczkę krótszym cyklu. Natomiast w takim najkrótszym cyklu dla nas jest to cykl 50-minutowy, to godziny. My badamy proces uczenia się, badając fale mózgowe, używając tak zwanych mobilnych, przenośnych urządzeń EEG, badając takie trzy kluczowe parametry. Parametr koncentracji, frustracji i ekscytacji. I z gruba z naszych badań wynika, że w ciągu takiej jednej godziny przez mniej więcej pierwsze 10-15 minut stosunkowo dobrze się utrzymuje poziom koncentracji. On spada mniej więcej po 10 minutach. Wtedy dobrze sobie, nie wiem, wyjść na chwilę gdzieś na zewnątrz, po czym ten spadek coraz częściej się, w pewnym momencie częstotliwość tego spadku koncentracji się powiększa. To znaczy gdzieś tak pod koniec 50 minuty te spadki koncentracji, nawet jeżeli mamy bodźce zewnętrzne, są mniej więcej co 2-3 minuty. Morał wtedy trzeba sobie wyjść na 10 minut na spacer. Tak? W ten sposób badamy. Tak? No oczywiście też można badać poziom frustracji. Frustracja się zwiększa w momencie, kiedy rozwiązujemy zadania matematyczne. Generalnie podczas uczenia się rzeczy matematycznych, już wymagających myślenia analitycznego, trzeba być lekko podkurzonym. Tak? Dlatego, że wtedy lepiej się to rozwiązuje. Psycholodzy od lat badają zjawisko koncentracji. Dzisiejsze badania pokazują, że w momencie, kiedy koncentrujemy się na jednej rzeczy, mózg przede wszystkim wykonuje pracę polegającą na eliminacji dystraktorów. Także dobrze jest pracować w środowisku, w którym te dystraktory już są wyeliminowane, tak? Na przykład w cichym miejscu. To mocno zależy od tego, czy jesteśmy introwertykami, czy ekstrawertykami, dlatego że introwertyków zdecydowanie łatwiej wytrącić z równowagi, mają wyższą wrażliwość na bodźce. Natomiast zarządzanie dystraktorami oznacza też to, że powinniśmy mieć optymalny poziom dystraktora. To jest bardzo ciekawy mechanizm. Sam uwielbiam pracę w ciszy, natomiast zauważyłem wiele razy już, że pracując u siebie na strychu, mieszkam na wsi gdzieś, tak, pod Lublinem, jeżeli mam totalnie sterylną ciszę, mniej więcej po 10 minutach włączają mi się po prostu tak zwane myśli intruzywne. Nie wiedziałem, jaka jest przyczyna, później dopiero się doczytałem, że ona jest banalna. Jesteśmy zwierzętami, tak? Zwierzę przede wszystkim powinno podtrzymać swoje bezpieczeństwo. Jeżeli mój mózg zobaczy, że jestem totalnie odcięty od wszelkich dystraktorów, to grozi mu ryzyko bycia pochłoniętym przez pracę. Skoro ma takie ryzyko, to sam generuje po prostu myśli intruzywne, żeby mnie po prostu wybić z tej pracy, żeby był czujny, jeśli chodzi o otoczenie. Morał? Dla wielu osób dobry jest kontrolowany poziom dystraktoru, dlatego ludzie lubią na przykład słuchać muzyki, często bardzo dobrze się pracuje w kawiarni, tak, w takim szumie jak tutaj. Ja będę na swoim wystąpieniu pokazywał narzędzia typu Coffeeivity, gdzie można sobie wejść na stronę i puścić po prostu ambientowy głos z kawiarni, tak. Także zarządzanie dystraktorami nie tylko polega na ich eliminowaniu, tylko na utrzymaniu ich zdrowego poziomu.